Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera. W tej części chciałbym powiedzieć kilka słów na temat krzywych RGB, które znajdują się w edytorze nodów. Jeżeli włączę edytor nodów, włączę nody, to krzywe RGB znajdują się w grupie Color. I tę grupę, ponieważ jest bardzo ważna, omówię trochę dokładniej, skupiając się na każdym z tych nodów z osobna. A więc krzywe RGB to są krzywe, które zebrane są w nodzie wyglądającym w taki prosty sposób. Mamy tutaj cztery wejścia. Przede wszystkim faktor, czyli czynnik siła oddziaływania noda. Mamy także wejście z obrazkiem, główne wejście, które musimy czymś zastąpić, bo inaczej będzie biały kolor. I mamy także poziom czerni oraz bieli. Natomiast to, co ustawiamy po środku na krzywych, to jest to, w jaki sposób interpretowane będą kolory obrazka. Przygotowałem sobie taką małą scenę, która wygląda może w ten sposób. Zaraz się przełączę. Interesuje mnie druga warstwa. Na drugiej warstwie mam małpkę, która renderuje się w takim prostym układzie z trzech świateł. Małe światło z przodu wypełniające, światła konturowe, czy też takie jakby określające krawędź, czerwonawe i niebieskawe z góry. Tło jest lekko szare. I teraz nody, które mogą wpłynąć na kolor, to jest właśnie ten nasz nod z krzywymi RGB. Jeżeli ten nod wstawię pomiędzy dwa nody wejściowo-wyjściowe, to w tym momencie nie zobaczę żadnej różnicy. Render wychodzi dokładnie taki sam. Aby pokazać na ekranie bezpośrednio dodatkowo jeszcze wynik renderowania, włączę sobie backdrop i naciskając klawisze Ctrl oraz Shift kliknę w ten nody z krzywymi. To powoduje, że automatycznie dodawany jest nod o nazwie Viewer, no i mogę obserwować wynik działania zmian. To teraz powiększyć troszeczkę ten nod, aby było go lepiej widać. Tak samo nod Composite. I największy nod, który będziemy obserwować, to jest ten nasz nod o nazwie RGB Curves. Aby widać było małpkę, przesunę ją trochę na bok. Te nody w zasadzie mogę zwinąć, nie są potrzebne tutaj. No i teraz to, co chciałem pokazać, to jest działanie tego noda. Otóż ten nod steruje tak naprawdę kolorystyką obrazu wynikowego, czyli tego, który wychodzi z prawej strony. I ta kolorystyka zależna jest tak naprawdę od trzech wartości. Dwie z tych wartości ustawiam na początku, to jest poziom bieli i czerni, a trzecią wartość ustawiam dynamicznie na tym obszarze z prostą ukośną kreską. I teraz co to są te poziomy bieli i czerni? Otóż jest to poziom taki referencyjny, czy też taki, od którego zaczyna się kolor czarny na obrazku. I teraz ten kolor czarny jest ustawiony na kolor czarny, co może wydawać się masłem maślanym. A tak naprawdę jest to bardzo ważne. Jeżeli ten kolor czarny troszeczkę pojaśnię, to w tym momencie już nie czarny kolor, ale kolor szary. Jakiś taki niezbyt jasny szary będzie uważany za kolor czarny. A więc szare tło, które miałem, to szare, które było na samym początku, uważane jest teraz za kolor czarny. I w stosunku do tego właśnie szarego koloru, który stał się czarny, dopasowywane są wszystkie pozostałe. Tego typu opcja pozwala mi zmienić drastycznie, od razu, za jednym zamachem, kontrast na całym obrazku. Jeżeli oczywiście ustawię sobie, żeby kolor jasno-szary był czarny, no to w tym momencie znikają mi kolejne partie rysunku, ponieważ one są czarne lub czarniejsze niż czarne. A czarniejsze niż czarne, czyli wszystko to, co znajduje się poza tą kropeczką tutaj, niżej, jest super czarne i po prostu rysowane jest jako kolor czarny. W ten sam sposób mogę ustawić sobie kolor bieli. Kolor bieli ustawiam w ten sposób, że przesuwam po prostu wskaźnik koloru gdzieś tam. I teraz każdy kolor biały, który jest na obrazku, może być zamieniony na kolor jeszcze jaśniejszy, dlatego że kolor szary, który jest na przykład na tym poziomie, uznany zostanie za kolor biały, a więc zostanie on pojaśniony. Dlatego zmieniając poziom koloru bieli, czy też poziom siły bieli, mogę wyjaśnić swój obrazek, tak jak poprzednio poziom czerni ten obrazek mi przyciemniał. Oczywiście warto dodać, że te kolory mogę określać nie tylko bezpośrednio za pomocą wyboru koloru, ale również mogę wstawić jakiś nod, na przykład wejściowy, który zawiera po prostu kolory. I te kolory mogę sobie podłączyć na przykład do mojego czarnego kanału. Widać teraz, że czarny stał się kolorem jasno-szarym. Jeżeli ten kolor zmienię na czarny, to będzie dalej wszystko po staremu. Tak samo z kolorem białym. Jeżeli zrobię kopię tego noda i podłączę ją do białego koloru i ustawię ten biały kolor, to wtedy wszystko wraca do normy i tak wygląda mój wynikowy i też początkowy obrazek. Te kolory są ustawione na biały, czarny od zera, na początku. Teraz, trzeci parametr, który można zmienić, to jest parametr określany za pomocą krzywych. I warto zrozumieć, co dzieje się w tym prostokątnym obszarze, przypominającym troszeczkę wykres.
Mamy tutaj podziałkę. Ta podziałka teraz jest bez żadnych wartości, jest tylko dla celów orientacyjnych i mamy linię ukośną. Ta ukośna linia oznacza wykres. Jest to jakby siła intensywności każdego z kolorów, czy też jasność każdego z kolorów. Otóż na osi X, tej poziomej tutaj na dole, mamy odłożone kolory. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Od czarnego, czy też od barw ciemnych do barw jasnych. I tak samo mamy również ułożone wartości na osi Y. Tu mamy intensywność tych kolorów. A więc wartość bliska zeru oznacza, że kolory ciemne, czarne są mało intensywne. Natomiast kolory jasne są bardzo intensywne. Jeżeli te jasne kolory teraz przesunę, klikając gdzieś tutaj w ten końcowy punkt i zejdę z nimi trochę niżej, na przykład dotąd, to wtedy cały obrazek robi się bardzo ciemny. Natomiast widać, że nie stał się całkowicie czarny. Jest to obrazek, który nadal zawiera jakieś elementy w środku. Jest to inny sposób na zmianę kontrastu, czy też inny sposób na zmianę jasności. Zasada działania tego narzędzia jest taka, że jeżeli ta krzywa, którą mam w obszarze wykresu, jest prosta, to zmiana następuje proporcjonalnie dla całego obrazka, dla wszystkich rysunków. Natomiast jeżeli tę zmianę wykrzywię troszeczkę, zmieniając postać krzywej, to zmiana będzie nieliniowa. I wtedy mogę zmieniać na przykład kontrast. Teraz zmieniam tylko proporcjonalnie jasność całego obrazka. Jeżeli teraz spróbuję trafić w ten punkt, kliknę podciągnego do góry dużo mocniej, to wtedy spowoduje, że całość obrazka się pojaśnia. To dlatego, że kolory, które były poprzednio niezbyt jasne, niezbyt mocno rozjaśnione, teraz są bardzo rozjaśnione, dlatego że wykres jest bardziej ukośny. Teraz parametr faktor określa, jak bardzo ta zmiana wpływa na oryginalny obrazek. Jeżeli faktor zmniejsza do zera, w tym momencie mam obrazek oryginalny. Jeżeli faktor powiększa troszeczkę, no to jest maksymalny wpływ z tej zmiany, którą wprowadziłem tutaj w tej krzywej. Teraz ta krzywa może być przez nas zmodyfikowana i może być dodany do niej nowy punkt. Jeżeli kliknę lewym klawiszem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl, to wstawiam nowy punkt. I ten nowy punkt nie wiem, gdzie się teraz pojawił. Nie widzę, żeby gdzieś tu się pojawił, więc w takim razie kliknę bez klawisza Ctrl. Klikam bez klawisza Ctrl i pojawił się na tej krzywej nowy punkt. Ten punkt mogę kliknąć następnie i przesunąć. Jeżeli przesunę go w górę, to zmieniam jasność, ponieważ obszary ciemne stają się troszeczkę bardziej intensywne. Tak samo jeżeli przesunę w dół, wyginając krzywą jakby ujemnie, wklęsłą, to pociemniam cały obrazek. To jest również przyciemnianie, ale takie ze zwiększonym kontrastem jakby. Jeżeli chciałbym zwiększyć kontrast w taki sposób, aby obrazek po prostu był bardziej kontrastowy, to muszę ustawić krzywą w taki sposób. Tego typu zmiana kontrastu powoduje, że rzeczy ciemne są ciemne, natomiast elementy jaśniejsze po tej prawej stronie są jeszcze jaśniejsze niż były. Tego typu kontrast jest bardzo ostry i pozwala mi ładnie rozgraniczyć jasne elementy od elementów ciemnych, tak jak to widać teraz. Oczywiście odwrotna sytuacja jest wtedy, kiedy postawię tą krzywą na taką bardzo wypłaszczoną wersję. Wtedy powoduje, że elementy ciemne się pojaśniają, a jasne pociemniają i dostaje taki jakby odwrotny, ujemny kontrast. Jeżeli z tymi parametrami troszeczkę przegnę, to będzie sytuacja zupełnie odwrotna. Elementy, które były ciemne, zrobią się jasne, a elementy, które były jasne, zrobią się ciemne. I widać tutaj, w tym połysku, który był poprzednio bardzo jasny, teraz znaczne przyciemnienie barwy. Jednocześnie widać, że ta barwa stała się taka sztuczna, ponieważ intensywność również wzrosła. Aby panować nad tą krzywą, dostępnych jest kilka dodatkowych narzędzi. Te narzędzia to są narzędzia do powiększania. Mogę powiększyć sobie fragment krzywej albo pomniejszyć fragment krzywej do pewnego rodzaju. Mam także możliwość ustawienia obcinania. Obcinanie to jest obszar, który jest na moim wykresie ograniczony do współrzędnych podanych w tym małym oknie z czterema sliderami. A więc minimum dla osi X i Y ustawione jest teraz na 0, a maksimum na 1. Mogę minimum ustawić na przykład na wartość minus 1 dla X i wtedy do głosu dochodzi również opcja taka jak zoom out. Mogę odsunąć ten wykres jeszcze troszeczkę bardziej, aż do maksymalnego rozmiaru określonego przez opcję clipping. Clipping mogę w ogóle wyłączyć. Jeżeli go wyłączę, wtedy jest wyłączony, ten guzik tutaj jest mniej szary i wtedy mogę odsuwać się nawet znacznie od mojej sceny. Ale w przypadku krzywych RGB nie będzie miało to znaczenia, ponieważ one proporcjonalnie ujmują cały obrazek. A więc wartości, które są sensowne, są wartości od 0 do 1 tak naprawdę. Mogę także przez zoom in przybliżyć się trochę. No jak włączę clipping, to mam tylko pewien obszar dostępny do manipulacji. Jednocześnie klikając ten obszar, widać, że Blender wykonuje jakieś dzikie skoki. Jest to chyba błąd
No i wtedy tym clippingiem warto byłoby się nie bawić, a przybliżyć scenę trochę bardziej. I wtedy można spokojnie przewijać sobie po obszarze ekranu całą scenę. Tylko ten wykres. Teraz ustawiłem dodatkowy punkt i cała moja krzywa wygląda w taki sposób. A więc mogę tę krzywą ustawiać na rozmaite sposoby. Widać, że nie ma to wielkich zmian. Być może za przyczyną tej malutkiej krzywej, która jest w tym rejonie tutaj, tuż za wartością 0, która się delikatnie ustawia inaczej, mam zmianę koloru tła. Natomiast nie jest to może zbyt szczególnie teraz widoczne. Po prostu pracuję teraz na obszarze minus 1, który był ustawiony przez clipping wcześniej. Więc zmian w rysunku robionych za obszarem 0 albo za obszarem 1 nie będzie za bardzo widać. Teraz znowu przybliżę troszeczkę scenę, aby wejść w ten obszar obcinany. Zrobię zoom out i jestem już na maksymalnym obszarze od 0 do 1 ustawiony. Teraz to, co będę mógł zmodyfikować, to jest ilość tych punktów pewna. Każdy punkt po kliknięciu mogę do krzywej dodać i tą krzywą w jakiś tam sposób ustawić. Tak to wygląda. I teraz ta krzywa jest oczywiście przedłużana w pewien sposób nieskończony za ostatnim punktem. Nie mogę kliknąć za ostatni punkt i stworzyć nowego jakby, który nie będzie punktem ostatnim. No teraz jak klikam, to się widać, że tutaj nic nie dzieje. Ale ten punkt jest ostatni, no prawdopodobnie dlatego, że klikam za krzywą. Jeżeli kliknę przed tym punktem, przed tym ostatnim, to mogę wtedy ten punkt ostatni przesunąć na krzywej aż za obszar tego ostatniego, który był przed chwilą i wtedy ten mój przesunięty staje się punktem ostatnim. Mówię o tym dlatego, że zaraz pokażę narzędzia, które pozwalają zmienić zachowanie tego odcinka krzywej, która jest już za ostatnim punktem, tak samo tutaj. Jeżeli teraz ten punkt ostatni, że tak powiem, podniosę do góry, no to on będzie mi się jakoś tam ustawiał, na przykład tutaj, no i teraz sięga gdzieś tam. Przypuszczam, że tam coś jeszcze jest, ale już teraz nie mogę się przesunąć, więc tak to będzie musiało zostać. Gdzieś tam ustawiłem punkt poza obszarem i dlatego ta krzywa zmierza wciąż do niego. Tutaj natomiast po prawej stronie tego punktu ustawionego za obszarem nie ma i widać, że krzywa może sięgać od samej góry do samego dołu. No i dobrze, teraz tak. Krzywa, która znajduje się na tym ostatnim punkcie i sięga za niego, może być przez nas w pewien sposób formowana. Ona teraz jest przedłużana w sposób nieskończony pod takim kątem, w jakim ten punkt swój ustawię. Mogę natomiast klikając ten guzik czy tą ikonkę z kluczem zmienić to zachowanie i mam takie dwie opcje jak Extend Horizontal i Extend Extrapolated. Extend Horizontal działa w ten sposób, że krzywa jest rozszerzana dalej zawsze w sposób stały, w sposób poziomy. No więc nie ma tutaj żadnej zmiany barwy ani intensywności, po prostu jest taki poziom, jaki ustawię. Natomiast jeżeli wezmę sobie Extend Extrapolated, w tym momencie odbywa się ekstrapolacja, czyli przedłużenie krzywej, no i wtedy mogę sterować również jej kątem nachylenia. Tak to działa. Oprócz tego mam także takie opcje, jak na przykład Reset View. Reset View powoduje, że cały mój widok wraca do standardowego wyglądu określanego przez clipping, albo przez pewne domyślne powiększenie, jeżeli clipping jest wyłączony. Mogę także zmienić rodzaj uchwytów, które są na krzywej. Jeżeli wezmę sobie na przykład, kliknę w ten uchwyt, który mam tutaj, to teraz ten uchwyt jest taki ładnie wygładzony po obu stronach. Jeżeli trochę powiększę, to będzie nawet lepiej trochę widać. Ok, mam nadzieję, że to widać. No i teraz to wygładzenie tego punktu pochodzi stąd, że jest to zwykła krzywa Beziera, tylko te uchwyty nie są tutaj pokazywane. Mogę zmienić to zachowanie, wybierając przy zaznaczonym uchwycie polecenie Vector Handle. W tym momencie mam ostre przejście, które przypomina troszeczkę zwykły odcinek. No i to powoduje, że mam teraz troszeczkę większą kontrolę nad tą krzywą. Mogę inaczej troszeczkę ją ustawiać. Ona oczywiście się tutaj jakoś musi przybliżać, więc tak śmiesznie się wygina. Ale to jest po prostu duże przybliżenie. Jeżeli się odsunę, to będzie się wydawało, że to jest krzywa, która jest odcinkiem. Kolejna opcja, która tutaj jest, to jest opcja, która pozwala nam ustawić oczywiście auto handle, więc znowuż wraca mi tutaj krzywa Beziera, jakieś takie ładne wygładzenie, które jest często sensowne. I mam ostatnią opcję, to jest zresetuj krzywą. Reset krzywej powoduje, że wszystkie moje punkty znikają i cała krzywa wraca do wyjściowej postaci, w przypadku gdybyśmy tutaj za bardzo namieszali. Warto także wspomnieć, że kliknięcie Ctrl z Shiftem, ewentualnie samo kliknięcie, pozwala mi na tą krzywą wstawić nowe punkty. Z tego co pamiętam, działała także kombinacja taka jak Ctrl z klikiem, wstawiając w środek krzywej coś, ale teraz nie działa, więc nie będę tego pokazywał. Może przy opcjach clippingu kiedyś coś takiego odkryłem. Teraz to nie chce mi się tutaj jakby pojawić. Więc nieważne.
Warto jeszcze pamiętać, że można przesuwać kilka punktów naraz. Oczywiście nie działa tu taki klawisz jak G na przykład, bo on przesuwa całego noda. Ale jeżeli zaznaczę jeden punkt, to mogę go oczywiście ciągnąć lewym klawiszem. Natomiast jeżeli złapię za drugi punkt z klawiszem Shift, to wtedy bez puszczenia klawisza myszy mogę przesuwać oba te punkty. Jeżeli wcisnę klawisz Shift, mogę zaznaczyć kolejny punkt i przesuwać wszystkie trzy naraz. Jest to opcja, którą warto wykorzystać do własnych jakichś prób z krzywymi. No i została jeszcze jedna opcja do opisania. To znaczy mamy możliwość pracy na poszczególnych kanałach RGB. Dlatego istnieją tutaj takie guziki jak RGB. Więc jeżeli chcę na przykład podnieść tylko składnik czerwony w moim obrazku, to wystarczy, że kliknę na guzik R, a następnie wygnę krzywą troszeczkę do góry. Jeżeli chcę odjąć kolor czerwony, to przesuwam swój wskaźnik czy też krzywą w dół i wtedy koloru czerwonego proporcjonalnie do pozostałych dwóch składników jest mniej. Dlatego całość wydaje się kolorem dopełniającym, a więc zostaje takiego koloru zielono-niebieskiego. W ten sposób mogę sterować kontrastem poszczególnych kolorów. Na przykład mogę podnieść kontrast czerwieni. To powoduje, że moja scena robi się w efekcie zielona, ponieważ kolory, które są ciemne, w większości dominują tutaj, mają trochę mniej składnika czerwonego. Gdybym zrobił to jakoś w ten sposób, może byłoby lepiej. Teraz mój czerwony składnik troszeczkę bardziej się wyróżnia. No i mogę spowodować, że ten połysk tutaj będzie bardziej czerwony niż zwykle, bez większych zmian w tle. Jest to troszkę triki takie, jakby niezbyt wygodnie się to ustawia tutaj, trudno jakby złapać tą właściwą objętość koloru, no ale można popróbować. Mogę także postawić sobie w punkcie środkowym dla koloru zielonego jakiś składnik i później ten kolor zielony przyciemnić. Ale tutaj widać, że pojaśnia mi się również ta część ciemna, więc ustawię ją na razie tak. I teraz mogę już szaleć, pociemnić troszeczkę. Tu zmienimy sobie uchwyt na wektor, żeby go nie było trzeba poprawiać ciągle. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli dodamy takich punktów za dużo, to każdy z takich punktów można osobno usunąć naciskając przycisk X. Zaznaczam tylko punkt, wciskam X i ten punkt wtedy znika. Ok? Można w ten sposób ładnie wymodelować swoją krzywą, bez problemu jakby ustawić w odpowiednich miejscach wszystko. No dobra, więc myślę, że to jest wszystko na temat tego noda. Natomiast on przydaje się do takich rzeczy jak kontrola barw. No i ja używam go najczęściej wtedy, kiedy chcę po prostu podnieść kontrast obrazka. Ok, weźmy sobie zresetowanie krzywej. Tutaj wszystko jest w porządku. Więc załóżmy, że ten obrazek mi się trochę nie podoba, ponieważ jest zbyt mało kontrastowy. Wtedy mogę wziąć ten obrazek i po prostu podnieść mu kontrast. I to, co dostanę, to będzie obrazek o zwiększonym kontraście. Mogę nawet obciąć ten składnik, który jest gdzieś z ciemnych obszarów wzięty. Spróbujmy jakoś tak, o, w ten sposób. No, myślę, że taki mógłby być. Małpa jest całkiem czarna, oświetlona dramatycznym światłem w dwóch kolorach z dwóch różnych stron. Teraz taki obrazek, jeżeli zapiszę, to dostanę oczywiście gotowy render. Z tym, że warto wcześniej scenę wyrenderować, bo to, co tutaj widzę, to jest tylko podgląd nodów z viewera. Natomiast jeżeli wcisnę autorender, to będę miał również możliwość wyrenderowania sceny automatycznie i będę mógł to zobaczyć na przykład w edytorze UV. Jeżeli wybiorę sobie z edytora UV render result, to mam to samo dokładnie co w nodach. Niemniej jednak często zalecaną techniką w przypadku większych układów nodów jest wyrenderować scenę od nowa i wtedy widać, że ona na początku robi się taka jasna, oryginalna, a później ciemnieje, bo działają nody. I teraz dopiero przez F3 mogę taką scenę zapisać na dysk, no i cieszyć się zmienionym obrazkiem. Dzięki za uwagę, to było wszystko na temat noda, który nazywa się ładnie RGB Curves. Do zobaczenia.